Chwila niecierpliwości w oczekiwaniu na ogłoszenie wyników konkursu Moje środowisko i zmiany w nim zachodzące. Od tygodnia uczniowie gimnazjum nr 2 w Bogatyni przygotowywali się do konkursu ogłoszonego przez komputerową firmę Acer. Tuż przed świętami konkurs został zakończony. Konkurs polegał na przygotowaniu prezentacji PowerPoint na temat Moje środowisko i zmiany w nim zachodzące. A było o co walczyć. Na zwycięzców czekały 3 komputery. Komisja wytypowała 2 główne nagrody. Trzecią wybiorą sami uczniowie. Wystawę zrobimy, prawda? I zrobimy taką urnę, gdzie uczniowie będą mogli głosować. To oni zadecydują, w czyje ręce trafi ostatnia nagroda. Wydaliśmy w tej chwili 2 nagrody główne, 2 komputery, netbooki marki Acer oraz wyróżnienia dla dzieci, których prace po prostu były najładniejsze. Jak dodaje przedstawicielka firmy, konkurs ten jest częścią większego projektu, w ramach którego bogatyńskiej szkole przekazano już 5 komputerów. Kolejne trafią tuż po nowym roku. Multimedialna klasa, czyli komputery dla każdego ucznia i interaktywna tablica, to szkoła z przyszłością. Nie ukrywam, że marzeniem naszym jest stworzenie takiej sali, gdzie będą te netbooki dla każdego ucznia, który będzie w tej sali, i to niekoniecznie musi być sala 15-osobowa, wprost przeciwnie. Myślę, że to będzie minimum 25 osób w takiej klasie, gdzie będzie również projektor multimedialny, gdzie będzie ekran multimedialny i będzie właściwie to będzie taka sala do realizacji technologii komputerowej. Oprócz głównych nagród jury konkursu przyznało także kilka wyróżnień. Wyróżnieni gimnazjaliści otrzymali słodkie upominki.